Pan z wami. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I powiedział do nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. No to się dzisiaj porobiło. Razem z moim proboszczem zrobiliśmy sobie taki półtora dnia odpoczynku po długim, długim czasie. Po blisko 4 miesiącach znaliśmy półtora dnia, żeby w końcu odpocząć. Fajnie, nie? No dzisiaj rano jeszcze przed wyjazdem, a byliśmy na Dolnym Śląsku, w Świdnicy. Rano poszliśmy na mszę świętą, mieszkaliśmy w seminarium. Rektor powiedział: no to księże Mariuszu, powie ksiądz jeszcze homilię dzisiaj na mszy świętej do kleryków, nie? No więc rano do kleryków, dzisiaj do was. Co to dla Pana Jezusa, nie? Tam kilometry. Dla Niego to nie ma żadnego znaczenia. Dla Niego w sumie nic nie ma znaczenia, bo On jest ponad tym wszystkim. I miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że jest ponad wszystkim. Dzisiaj chcę wam się z wami podzielić takim moim osobistym doświadczeniem miłosierdzia Bożego w doświadczeniu Ducha Świętego. To jest dla mnie coś niezwykłego, w jaki sposób Duch Święty działa i w jaki sposób On przenika, w jaki sposób On kształtuje różne niesłychane rzeczy, jak potrafi wyprostować to, co jest niesamowicie pokrzywione. Wiecie, kiedy Duch Święty prostuje nasze życie? Jakieś pomysły? Kiedy Duch Święty może prostować nasze życie? Siostro Manuelu, ratujcie. Dobrze. Kiedy jeszcze? Śmiało, nie bójcie się. Dobrze. Kiedy jeszcze? Dobrze, podpowiem wam trochę. Jest pewna rzecz, którą musimy uczynić, która jest warunkiem koniecznym do tego, aby Duch Święty musiał w nas działać. Musimy Go po prostu w swoim życiu przyjąć. Wtedy Duch Święty prostuje. I w czasie modlitwy, i w czasie sakramentu bierzmowania, i wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże, Duch Święty prostuje. Wiecie, dlaczego On to prostuje? Bo jak pokazuje to moja ulubiona święta, mała Arabka, Duch Święty jest płonącą miłością Boga. Dlatego On to wszystko prostuje, bo Bóg nie może nie wyprostować. Bo On jest tym, który prostuje wszelkie ścieżki. On jest tym, który gładzi wszelkie pagórki. Tylko pragnie, abyśmy na tę Jego drogę weszli. I zaprasza nas. A zatem spróbujmy się teraz zastanowić nad tym, kim jest Duch Święty właściwie. Kto to jest? Bo to nie jest tak, że Duch Święty sobie przyszedł, Duch Święty. Nie, siostro? To nie tak jest, nie? Duch Święty nie zrywa się z choinki, nie spada jak igły po Bożym Narodzeniu z choineczki naszej pięknej, zielonej. Bóg przygotowywał człowieka od samego początku świata, aby mógł któregoś dnia się obudzić i doświadczyć, że jest napełniony Duchem Świętym. Bo dla Pana Boga jesteśmy cały czas dziećmi. I o tym warto sobie na samym początku uświadomić. Jesteśmy dziećmi. A skoro jesteśmy dziećmi, to musimy się wszystkiego uczyć. Więc Pan Bóg przez całe stulecia
przekazywał nam swojego ducha, przede wszystkim Jego obietnicę, Jego naukę o tym Duchu Świętym, przekonywał nas o swojej miłości. Dlatego Bóg daje Ducha Świętego, bo nas kocha. Bo Duch Święty jest nieprzemiennym, niewysłowionym, nieogarnionym darem. To jest to, co Jezus też w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana mówi. Pośle wam Ducha Świętego. Skoro Go nam pośle, znaczy, że On chce nam Go dać. Czyli On jest dla ciebie i dla mnie darem. Przejawem Bożej miłości do ciebie i do mnie jest właśnie Duch Święty. Chociażby weźmy do ręki Słowo Boże i zerknijmy do Księgi Joela. Przepiękny fragment 3 rozdziału, kiedy to prorok Joel mówi, że przyjdzie czas, kiedy wyleje na synów ludzkich ducha. I wasi synowie będą mieli prorocze sny. Wasi starcy będą mieli widzenia. Po to, abyście poznali, jak wielka jest moja miłość do ciebie. Po to, abyś to rozpoznał. O to, byś się tą miłością zachwycił. Po co? By ją móc przyjąć. To jest niesamowite. I ten Duch Święty, który zostaje posłany jako odnowiciel, staje się również ożywicielem. Chociażby prorok Ezechiel, nie? Przepiękna historia o wyschniętych kościach. Siostry, kojarzą ten fragment, nie? Tak pi raz okras przesunięcia. Myślę, że wszyscy go kojarzymy. Kiedy to Ezechiel wychodzi na przepiękną, wielką dolinę i słyszy głos: prorokuj, wołaj. Panie, ale tu są same kości. Łob gryzione tak doskonale, tam już suche to było. To tam nie ma w ogóle życia. Prorokuj, mów, głoś. I Ezechiel zaczął głosić chwałę Pana Boga. I to przyczyniło się do tego, że Duch Święty napełniał. I to, co było martwe, to, co było grzeszne, to, co było słabe, ożyło. Najpierw pojawiły się ścięgna. Potem pojawiło się ciało. A potem Duch Boży na nowo w nich wszedł. I podobnie jak w Księdze Rodzaju. Tchnął Bóg w ich nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się istotą żyjącą. Zobacz, jak niezgłębione jest to Boże miłosierdzie w Duchu Świętym. Miłosierdzie w moc Ducha Świętego. Niesamowite, nie? Jest genialne. To jest genialne. I w końcu przychodzi moment, kiedy tak przez proroków, przez Pisma Jezus, Bóg głosi Ducha Świętego. Przychodzi moment, kiedy sam Jezus już mówi, 14, 15 rozdział, Duch Pocieszyciel przyjdzie, a kiedy przyjdzie, On was wszystkiego nauczy. Przypomni wam to, co wam mówiłem. Co wam mówiłem o mojej miłości, że was kocham, że oddaję swoje życie, ale przede wszystkim przypomni wam trudną prawdę, że jesteś grzeszny, że jesteś upadły, że ja, nie ty, ale ja, jestem grzeszny i upadły. Że moje serce, moje życie sponiewierał grzech. Który, jak pokazuje prorok Izajasz w 59 rozdziale, wykopał tak potężną przepaść, że trudno ją przejść. Kto z was lubi chodzić po górach? Łapki w górę. A kto z was kiedykolwiek był chociażby raz w górach? Super. To wyobraźcie sobie, byliście w Tatrach? Kasprowy Wierch? Co tam jeszcze jest? Kopa Biskupia jest u nas. Przełęcz. Z Giewontu idzie się na Czerwony Wierch i to jest Kopa Kondracka. Tak? Na kopie ktoś był? Byliście. Teraz słuchajcie, jak popatrzycie się z kopy,
to Skopę bardzo fajnie widać przy dobrej widoczności, nawet musi, może być troszkę smogu wawelskiego tam w tych Tatrach. Popatrzycie się, to zobaczycie w niewielkiej odległości Kasprowy Wierch, nie? Ale między tą Kopą a tym Kasprowym jest potężna przepaść. I to można byłoby spokojnie przejść, jakby była linia prosta, przejdzie się w kilka godzin. Gdyby nie to, że tam są jeszcze po drodze granie, po których się przechodzi, idąc sobie z Kopy w kierunku Kasprowego, to sobie wyobraźcie kilka godzin w dół i później kilka godzin w górę, żeby przejść odcinek po 600 metrów. To ten grzech wykopał jeszcze większą otchłań między mną a Bogiem. Wyobraź sobie, że stoisz sobie na Kopie, a Pan Bóg stoi sobie na Kasprowym, nie? I między nami jest potężna przepaść. I teraz co się dzieje, kiedy doświadczam tego Bożego Ducha? Duch Święty mi pokazuje, jesteś grzeszny. Chcesz przyjąć miłość Boga? Uznaj swoją słabość, że sam sobie nie poradzisz przejść. Ja nie ukrywam, ale bardzo lubię chodzić po górach. Za wyjątkiem Orlej Perci przeszedłem już chyba prawie wszystkie szczyty Tatr Wysokich i przeszedłem sobie jeden taki wyczyn z moim serdecznym przyjacielem. Przeszliśmy sobie taki fajny spacerek od Świnicy przez Kasprowy. Później sobie zeszliśmy na halę gąsienicową. Z hali gąsienicowej poszliśmy sobie na małego mnicha. Później z małego mnicha chodziliśmy sobie nad czarny staw gąsienicowy. Ja myślałem, że dam sobie radę, ale kiedy weszliśmy na tego mnicha, małego mnicha, niewielka górka, ja już poczułem, że nie dam rady zejść. Chojrak ze mnie. Nie, ale okej, dobra, to ja się uprę i zejdę. A na szczęście Bartek był ze mną, bo w pewnym momencie gdzieś w połowie drogi, tam jest taka fajna, kręta ścieżka i raz się przepaść ma po lewej stronie, nie? Z pięknym widokiem na jezioro, a raz z drugiej strony. No i miałem taką chwilę, że w pewnym momencie tak jakby mi ktoś nogi udziabał u samych ut, nie? Że chcę robić krok do przodu, a nie potrafię utrzymać równowagi. I gdyby nie Bartek, jego sprawna ręka nie chycił mnie za plecak, to byśmy dzisiaj tutaj nie stali i bym do was dzisiaj nic nie mówił. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy uważałem, że sobie poradzę. I wtedy sobie uświadomiłem, Mariusz, jesteś słaby. Co z tego, że lubisz chodzić? Co z tego, że już wiele dróg przeszedłeś? Ale musisz poznać, że ma swoje ograniczenia. I to mi dzisiaj pozwala żyć. Że zobaczyłem, że ja mam swoje wady. I kiedy otwieram się na Ducha Świętego, kiedy otwieram się na Pana Boga, to tak jak Bartek. Wtedy Duch Święty mnie chyta i mówi, stop. Ja tak patrzę, przeżyłem, nie? A to się dzieje. Więc zobacz, Duch Święty, kiedy przychodzi, On przychodzi ze tym wypełnieniem, tym przypomnieniem tej największej prawdy o Bożej miłości, o tym, że jestem słaby. I zaprasza mnie do tego, abym coś w swoim życiu zmienił. Żebym coś w życiu podjął jakąś decyzję. No tak, skoro ja jestem słaby, znaczy, że jest ktoś, kto musi być ode mnie silniejszy, nie? Wreszcie sobie cały czas patrzcie z perspektywy dziecka. Więc przychodzi czas, kiedy ja muszę znać, Panie Jezu, ja jestem słaby, ale Ty jesteś silny. Bo Ty mi posyłasz tego, który mi pomaga. Ty posyłasz tego, który daje mi siłę, który mi o wszystkim przypomina. A więc przypomina o Twojej miłości. To jest to, co pisze Katechizm Kościoła Katolickiego w 768 punkcie. Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne,
i przy ich pomocy nim kieruje. Kościół więc wyposażony w dary swego Zbawiciela i wiernie zachowujący Jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga, zapoczątkowania Go wśród wszystkich narodów oraz stanowi zalążek początek tego Królestwa na ziemi. Więc zobacz, tu Duch Święty zaczyna, kiedy Go przyjmuję, kiedy uświadamiam sobie, że jestem słaby, że jestem grzeszny, że jestem niedoskonały, przyjmuję Ducha Świętego, On zaczyna mnie prowadzić w życiu i zaczyna mi przypominać o wielkiej tej miłości Pana Boga. I wiesz, gdzie Duch Święty wtedy cię prowadzi? Do którego miejsca? Tam, gdzie, myślę, wielu różnych wielkich zwątpień prowadził siostrę Faustynę. Czyli gdzie? Do konfesjonału. Zgadza się, siostry? No to jest, przepraszam, tak mówię do sióstr, ale to one są specjalistkami od Miłosierdzia Bożego, nie? To one gdzieś idą charyzmatem siostry Faustyny, która, myślę, jest mistrzynią świata w poznaniu Miłosierdzia Bożego. I to jest to, co mnie urzeka w siostrze Faustynie, że kiedy ona widziała, że jest słaba, szła do konfesjonału i tam szukała tego podniesienia. Zobacz, ten fragment, który usłyszeliśmy dzisiaj na początku. Spotykamy Chrystusa Zmartwychwstałego. Zwróciliście uwagę, jakie pierwsze dwa dary Chrystus Zmartwychwstały przynosi Kościołowi? Pokój i weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone. Więc dwa pierwsze dary, które otrzymujemy od Jezusa Zmartwychwstałego, to jest pokój serca i przebaczenie grzechów. Dowód Jego niezgłębionego miłosierdzia. To jest niesamowite. I kiedy ja sobie uświadomię, że Bóg mnie kocha, z większą radością idę do konfesjonału, bo jest to miejsce, gdzie szukam Jego ratunku, szukam Jego życia, po to, aby stać się istotą żyjącą. A zatem Duch Święty jest tym, który jest zarazem darem, ale i owocem zmartwychwstałego Chrystusa. To jest owoc zmartwychwstania. To, co jest mówi w Ewangelii Świętego Jana, to jest rozdział 15, jak dobrze pamiętam. Gdybym nie odszedł, to byłoby dla was złe. Dlatego potrzebne jest moje odejście, abyście otrzymali dar. Dar Ducha Świętego, dar Pocieszyciela, Parakleta, czyli waszego obrońcę, który będzie was bronił. I to sobie wreszcie tego Bartka, który chyta mnie za plecak. On będzie cię bronił. Będzie ci przypominał o tym, co jest istotne, abyś nie zszedł ze szlaku swojego życia. Abyś doszedł do celu, czyli do nieba. I co o tym sądzisz? O takiej perspektywie życia? Dobra? Ale ktoś zaraz może powiedzieć, proszę księdza, fajnie się księdzu mówi, ale w życiu to tak kiepsko. Trudno. Trudno chodzić w obecności Pana Jezusa. Jak się popatrzymy na świętych, to zobaczymy, że ci święci to jednak tak dosyć często do konfesjonału zaglądali. Jan Paweł II raz na dwa tygodnie. Papież Franciszek też dosyć często. Ojciec święty Benedykt, już nie będę tego autorytetu wspominał, bo on bardzo często idzie do spowiedzi. Siostra Faustyna, ile raz w tygodniu? Raz na dwa tygodnie? Gdzieś tak średnio, nie? Ojciec Pio, święty Jan Maria Wianej. Słuchajcie, to są ludzie, którzy często stukali do konfesjonału. Halo, jest tam ktoś? Jest ksiądz? Tak. Mogę się wyspowiadać? A my czasami mamy ten problem. Może dlatego, że właśnie nie znamy naszego serca. Nie stanęliśmy jeszcze w prawdzie. Nie uznaliśmy tego, że potrzebujemy Bożego przebaczenia. Nie zapomnę swojej ostatniej spowiedzi u mojego spowiednika, tam właśnie przy tej spowiedzi. Kiedyś to spowiadałem,
powiedział mi takie jedno zdanie we swoim pouczeniu. Dziękuję Ci za Twoją spowiedź. Chciałbym, żebyś zapamiętał jedną rzecz, że Pan Bóg nie patrzy na to, czy Ci się uda, czy Ci się nie uda wytrwać na drodze do świętości, ale patrzy na pragnienie Twojego serca. Patrzy, czy w Twoim sercu jest ta prosta miłość, którą miał Piotr do Jezusa, kiedy mówił: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. To ta miłość, którą noszę w sercu do Jezusa, którego spotykam każdego dnia, ona będzie mnie przyprowadzała do konfesjonału. Bo Duch Święty będzie mi o tym przypominał. Będzie dawał mi momenty swojego poznania do tego, abym mógł na nowo się otworzyć. A zatem każdego dnia warto modlić się do Ducha Świętego. W jednym ze swoich notatek mała Arabka Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego napisała takie zdanie. Dziwimy się, że mamy w świecie tyle niezgody, tyle wojen, tyle konfliktów, tyle porozdzieranych serc i rodzin. Jak ma tego nie być, skoro my nie wołamy o Ducha Świętego, tego, który jest duchem pokoju? To między innymi ona wpłynęła też na papieży, chociażby Leona XIII, do tego, aby wołać o Ducha Świętego. To jest niesamowite. Ducha Świętego, który przynosi pokój. Sam papież Franciszek w swoim głośnym dokumencie Evangelium Gaudium mówi wprost: Duch Święty jest darem niezasłużonym, który należy przyjąć z wdzięcznością, czyniąc miejsce dla Jego niewyczerpalnej twórczości. Jest to dar, którego należy troskliwie strzec, wspierać posłuszeństwem, dając się kształtować jak wosk Jego żarliwą miłością, aby odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. A zatem zobacz, kiedy ja przyjmuję dar Bożej miłości, kiedy z wielką ufnością, wielką radością przyjmuję dar tego przebaczenia, kiedy kapłan w konfesjonale mówi: i ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy przyjmuję ten dar miłości w mocy Ducha Świętego, zaczynam pracować, czy jestem wezwany do tego, aby przemieniać swoje życie, do nawrócenia, do przemiany. I to już jest ta droga, która prowadzi. A droga przemiany mojego życia jest niezwykle prosta. Ale trochę zakręcona jak świński ogonek taki, nie? Zasadniczo jest dosyć prostą sprawą. Wystarczy właśnie każdego dnia otwierać się, słuchać Słowa Bożego, trwać na modlitwie, trwać w sakramentach świętych i słuchać tego, co Pan Jezus mówi do mojego serca. On będzie szeptem mu podpowiadał wiele rzeczy. To jest niesamowite, bo Duch Święty przychodzi w różne sposoby. Tak jak słyszeliśmy w tym fragmencie katechizmu, przychodzi w darach hierarchicznych, ale też i darach charyzmatycznych. Bo on przychodzi na przykład przez takie proste natchnienie. Czym jest natchnienie? Natchnienie to jest takie proste słowo, które Pan Bóg Ci podpowiada. Idź tam, zrób to, pomóż tej, pomóż tamtemu, a uśmiechnij się do swojego męża albo do swojej żony. Przytul swoje dzieci dzisiaj. Uśmiechnij się do swojej współsiostry, ale tak życzliwie, nie przez zęby. Podaj rękę sąsiadowi. Ale po co? Po to, aby odzwierciedlać miłość Pana Boga do człowieka. Bo Jego słońce, jak pisze święty tekst natchniony, świeci dla sprawiedliwych i dla niesprawiedliwych. Deszcz pada dla dobrych i dla złych. Bo Bóg kocha każdego z nas. I to jest to natchnienie, które mnie prowadzi. Ono jest bardzo delikatne. Potem przychodzi przez swoje dary. Dar męstwa, dar rozumu, dar mądrości. To jest to, co uzdalnia mnie do
realizowania tych natchnień. Bo czasami spotkam swojego kochanego sąsiada, prawda, którego jak witam, dzień dobry panie sąsiedzie, ale niech pana koń kopnie dzisiaj, prawda? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie? Ale przyjdzie z odwagą, abym mógł podejść do niego i życzliwie mu coś dobrego powiedzieć. Albo przyjdzie z darem męstwa. Przyjdzie z darem rozumu w miłości rodzicielskiej. Z mądrością, dobrej radzie, w jaki sposób prowadzić. Bo będzie ci podpowiadał, powiedz coś dobrego dzisiaj twoim dzieciom, ale co? I nagle. To jest to, co Jezus mówi w Ewangelii. Nie myślcie nad tym, co macie mówić. Duch Święty będzie wam podpowiadał. Więc mamy natchnienie, mamy dar i w końcu pojawiają się charyzmaty. To już jest fajna, ciekawa sztuka posługiwania się Duchem Świętym. Bo Duch Święty, kiedy gromadzą się ludzie, którzy chcą głosić chwałę Pana Jezusa, którzy chcą otwierać swoje serca, przychodzi z konkretnym darem. Chociażby u Marcina Zińskiego z darem uzdrowienia. Chociażby ojca Pio z darem czytania w ludzkich sercach. Chociażby u Franciszka ze stygmatami, świętego Franciszka oczywiście mam go na myśli. Chociażby u matki Teresy z Kalkuty z niezwykłą otwartością na ludzką biedę, rozpoznawania ludzkiej biedy. To są niesamowite charyzmaty, które przypominają. Ale najpierw ten charyzmat budzi we mnie, najpierw budzi się we mnie miłość. Zobacz, najpierw Duch Święty podpowie, pomóż, ale jak? Pokochaj. I ta miłość będzie się realizowała w konkretnym czynie, czyli w charyzmacie. Nic nie pokręciłem? Chyba nie. Mam nadzieję. I w końcu to, co dzisiaj słyszeliśmy w tym fragmencie Ewangelii Świętego Jana, przychodzi w darze odpuszczenia grzechów, dające nowe życie. A zatem chcecie dzisiaj, bracie i siostro, zaprosić do tego, abyś prosił Pana Jezusa o dar wielkiej miłości do Niego, abyś mógł Go wybrać do swojego życia, abyś mógł Go zaprosić, abyś umiał wyznać Mu, Panie, kocham Cię. Ja wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty znasz moją biedę, znasz moją nędzę, znasz moją niedoskonałość. I proszę Cię, ześlij swojego Ducha Świętego, abym mógł ucieszyć się takim prostym i oklepanym sakramentem, jaki jest spowiedź święta. Żebym czasami nie musiał się tak odbijać od kratek konfesjonału, nie widząc w tym żadnego sensu. Abym każdego dnia, za każdym razem, kiedy idę do spowiedzi, usłyszał: Magdo, Weroniko, Julio, Wojciechu, Stanisławie, kocham Cię. Dlatego biorę Twoje grzechy. Idę z nimi na krzyż. Po to, aby móc Cię jeszcze bardziej przytulić do swojego serca. Tak mocno Cię kocham. I chcę, abyś tę miłość moją dzisiaj przyjął i ucieszył się, że Twoje grzechy zostały wybielone. Znowu kłania się prorok, który mówi, chociażby Wasze grzechy były jak purpura, nad śnieg wybieleją, chociażby były jak szkarłat, staną się jak czysta wełna. To się dzieje w mocy Ducha Świętego, który jest płonącą miłością Boga, który kocha nas, niezależnie, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Ale kocha nas bez żadnego wyjątku. Dlatego Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za Twojego Ducha Świętego. Proszę Cię, niech mnie prowadzi, niech mnie wzmacnia i uświęca, abym mógł na nowo odkryć Twoją miłość, abym mógł wejść na nowo we wspólnotę z Tobą i moimi braćmi i siostrami,
byśmy razem głosili Twoją chwałę, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.